Siema, z tej strony w kolejnym filmie. I dzisiaj wjeżdżamy sobie na moje drugie konto. Kolejny film z drugiego konta. Dosłownie mega fajnie. Blokujemy sobie legendę, jakąś z trzy postacie. To będzie na pewno ciekawie. Zanim przejdę dalej, 90% widzów nie subskrybuje, a więc subskrybuj. I dobra, już dość w sumie tego. Moją pierwszą legendą na tym koncie będzie Spike, bo właśnie go za chwilkę odblokuję. I jeszcze może jakiegoś, nie wiem, innego zadymiarza. Przy tego Stardropi. Dobra, widzowie, jestem po jakimś czasie i już odblokowałem Spike'a oraz Dynamike'a. Po prostu kredki wleciały i mamy dwóch nowych zadymiarzy na tym koncie. Wygląda to nawet spoko. I aktualnie mam coś ponad 3000 parków na tym koncie, ale wydaje mi się, że 10 do końca maja myślę, że się uda wbić. Zostawcie lajka, widzowie, jeśli chcecie kolejne filmy z tego konta. I jeszcze chcę nagrać dla was coś fajnego. I to będą moje plany na początek roku 2024. Naprawdę spoko. Pamiętam jak, nie wiem, gdzieś koło sierpnia nagrywałem moje plany na koniec 2023, a więc taka nowa edycja jakby, nie? Myślę, że to będzie spoko. Ale dobra, odbierzmy sobie tutaj za 3100 poreków Stardropika, taki może coś nam akurat wyleci. I w sumie za chwilkę jeszcze sobie przejdę na moje trzecie konto od zera do milionera. I tam sobie odblokujemy Miko. Bo wyobraźcie sobie, na moment nagrywania tego filmu jeszcze tego nie robiłem. Ale oczywiście jeszcze wierzę za skinek za ostatnią klasę karnetu, bo biłem jakiś czas temu karnet na drugim koncie, a więc całkiem spoko. Jaki wyczyn, widzowie. Puszuję tak na moim głównym koncie po 40 tysięcy do końca roku. A tu sobie na luziku skinki odblokowuję do Charlie, nie? Mocne. No, nawet spoczko jest, moim zdaniem, jest to najlepszy skin obecnie do Charlie. Dużo osób się ze mną nie zgodzi. Ale dobra, przełączam się na trzecie konto. Już, widzowie, wam wleciał film, gdzie te konto jest już, wiecie, odebrane te postacie i w ogóle. Ale na obecną chwilę, gdy nagrywam ten klip, to odblokowuję Miko, bo jest free Miko po prostu, a więc całkiem spoko. Na obecną chwilę Miko na głównym koncie ma chyba 22 lub 23 rang, bo no, siadła mi ta postać, tak totalnie mi siadła ta postać i wydaje mi się, że 25 rang może wlecieć za jakiś czas, 5 kredytów do Jessie. I w ogóle odblokujmy sobie już tą Jessie, bo tutaj dostaliśmy 322 kredyty. No więc mamy nową zadymiarę Jessie na tym koncie. To jest drugi bardzo rzadki na tym koncie, a więc jakby troszeczkę wstyd bym powiedział, bo to konto jest naprawdę słabe, ale nie wchodziłem dosłownie na to konto jakieś 2 tygodnie, a więc ciężko się dziwić. No, tyle miałem do powiedzenia. Widzowie, oczywiście to nie koniec tego odcinka, bo by był za krótki troszeczkę. Spoko, bo w sumie 3 nowych zadymiarzy mam i jeszcze jakiegoś skinka fajnego i w ogóle. A nawet 4 na moich kontach innych. Ale wiecie, bo mam taką sprawę. Ona dotyczy mojego klubu, jakby co, wiecie. I mam kilka pytań do was po prostu, jeśli ktoś to ogląda z mojego klubu. Bo dużo osób mówiło, żeby na przykład co tydzień w sobotę robić jakieś głosowanie na ST członka kolejnego, ale moim zdaniem jest to za mocne i by było za dużo ST członków. Po prostu co drugi członek byłby ST członkiem za rok, a więc wydaje mi się, że nie. Ale widzowie, jeśli są tutaj widzowie z mojego klubu, albo pierwszego, albo drugiego, może też być z drugiego. Tu wpadłem na pomysł robienia coś w stylu, że będziecie mieli punktację i będą punkty na przykład za granie Maga Świni, za więcej winów będzie więcej punktów, za mniej winów będzie mniej punktów. I w stylu, że kto będzie miał jakąś tam ilość punktów, na przykład zagra kilka Mega Świń dobrze czy coś, po prostu będzie miał ST członka. Tak już kiedyś było, ale wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, a więc możecie wszyscy widzowie napisać, co o tym myślicie w komentarzu. Takie zmiany myślę, żeby wyszły na plus i by było ciekawiej. Oprócz tego klub Sandałki jest aktualnie od 11 tysięcy, a więc jeśli macie 11 tysięcy, oczywiście wbijajcie. Główny klub Luka TM jest od 29 tysięcy. Naprawdę wiecie, o co chodzi. Jak na inne kluby jest, po prostu chciałbym kiedyś top 200, bo już byliśmy praktycznie pod top 200, po czym dużo osób opuściło i też dużo osób musiało wywalić za niegranie Mega Świni. A więc jak jesteście, macie 20 miesięcy, gracie Mega Świnie, to spoko, wbijajcie, widzowie, bo naprawdę potrzebujemy więcej członków. Myślę, że są z 2 miejsca wolne, a więc polecam wbijać. Ale dobra, to by było już chyba na tyle. Musicie coś napisać w komentarzu, wiem, że dużo rzeczy możecie napisać w komentarzu. Jak wam się podobają takie luźniejsze po prostu odcinki, ale wiecie, 4 zadymiarzy nowych to tak troszeczkę ciekawie było i też z tymi klubami chciałam do jakiegoś odcinka dać. A na przykład w odcinku, którym zaspoileruję coś kupuję w BS-ie, na przykład jakiegoś nowego skinka, bo na pewno będę robił za chwilkę shopping nowego skina, to po prostu nie chciałam mówić o klubie, a więc na takim luźnym odcinku powiedziałam o tym klubie. No i co, się następnego.